Gościem Radia PIN jest dziś Zbigniew Pisarski, komentator spraw międzynarodowych, prezes Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Dzień dobry. Witam Państwa. Porozmawiamy o sytuacji w Egipcie. Ostatnie informacje po nocy są takie, że armia apeluje o jedność i pojednanie, jednocześnie gwarantuje prawo do protestu, ale islamiści w nocy zaatakowali posterunki policji i wojska na Półwyspie Synaj, a na dzisiaj zapowiadane są kolejne demonstracje w ramach Piątku Niezgody, tak ten dzień nazywa Bractwo Muzułmańskie. No i podstawowe pytanie, co się teraz w Egipcie wydarzy, jak może wyglądać ta sytuacja? Nie łudźmy się, napięcie będzie na pewno olbrzymie. Prezydent, który został dopiero co obalony, miał duże poparcie i nadal ma duże poparcie i należy liczyć, że jego partia popierająca, Bractwo Muzułmańskie, nadal może uzyskiwać większość w wyborach parlamentarnych, no całkowicie właśnie, demokratycznych wyborach. No właśnie, przypomnijmy, że prezydent, który został w tej chwili obalony, został wybrany w demokratycznych wyborach, więc część ludzi, szczególnie ci, którzy na niego głosowali, mają prawo po prostu być rozczarowani albo buntować się przeciwko temu, że ich wybór został podważony przez armię. To prawda, to jest w ogóle bolączka transformacji ustrojowej w każdym kraju, kiedy na początku zawsze się pojawia duża doza frustracji. Pamiętajmy, że każda taka budowa, zwłaszcza w kraju, który przez 30 lat był reżimem autorytarnym za prezydenta Mubaraka, ten proces budowy rozpoczyna się w oparciu o ludzi, którzy de facto reprezentują w dużej mierze poprzedni reżim. Pamiętajmy, że to, że zmienił się prezydent, nie znaczy, że na poziomie średniego i niższego szczebla administracji państwowej, samorządowej są nowi ludzie. To są ciągle, bardzo często ci sami ludzie, którzy przez 30 lat nabrali określonych nawyków, określonych przyzwyczajeń i wcale nie są tak skłonni oddać władzy, jak prezydent Mubarak. W związku z czym niezadowolenie z tego wynikające wśród społeczeństwa narastało. I narastało przez cały ostatni rok. Plus jeszcze prezydent Mursi podjął parę działań, chociażby mocno konstytucję nakreślił pod kątem Bractwa Muzułmańskiego. Dodatkowo też przypisał sobie znacznie więcej uprawnień niż wynikałoby w każdym demokratycznym ustroju. A to wzbudziło oczywiście już taką falę niezadowolenia i niepokoju, że kraj nie idzie w demokratycznym kierunku. Z jednej strony, ewidentnie widać, że w Egipcie mamy taki bardzo głęboki podział. Z jednej strony mamy tych, którzy prezydenta Mursiego teraz chcieli odwołać. Z drugiej strony mamy tych, którzy dzisiaj w ramach tego Piątku Niezgody będą protestować przeciwko odwołaniu, czyli tak naprawdę popierają prezydenta Mursiego. Ten podział ma charakter tylko religijny, czy ma też jakiś charakter, że tak powiem, inny, społeczny, ale inny niż religijny? Można powiedzieć, że główna oś podziału w tej chwili, która jest w Egipcie, to jest pomiędzy muzułmaninami, którzy chcą państwa świeckiego i muzułmaninami, którzy chcą, ażeby Egiptem rządziło prawo szariatu. I to jest ta główna oś podziału, a Bractwo Muzułmańskie oczywiście reprezentuje tutaj ten nurt konserwatywny. Natomiast popatrzmy na to też z takiej jeszcze nieco bardziej regionalnej perspektywy. Często podczas rezultatów, próby oceny tego, jak przebiegały arabskie wiosny, tak nazywane potocznie, patrzono na przykład na Iran. Mówiono, kiedy będzie Iran kolejny. Ale tak naprawdę trzeba popatrzeć odwrotnie, bo Iran w 79 miał już swoją taką właśnie rewolucję i rezultat tej rewolucji był na tyle, można powiedzieć, niezadowalający, że w obecnym momencie mamy w Iranie kraj autorytarny, właśnie rządzony przez ajatollahów. W związku z czym można wyciągnąć z tego pewne wnioski. I te rewolucje, jeżeli są zaniedbane, a to miało miejsce de facto, można powiedzieć, w Egipcie, jeżeli pójdą w złym kierunku, jeżeli zostaną w jakimś sensie skradzione, bo popatrzmy przecież, kim byli ludzie, którzy byli twarzami, którzy byli twarzami tych rewolucji w krajach właśnie arabskich, a kim zostali faktyczni liderzy potem. To już byli ludzie znacznie bardziej, że tak powiem, usytuowani w nomenklaturze tych państw. W związku z czym to jest trudny proces. No i w tej chwili mamy de facto stan wojenny w Egipcie. No właśnie, to jest też pytanie, jak nazwać tę sytuację i z tym nie tylko my mamy jakiś kłopot na poziomie dyplomatycznym, ale też tak naprawdę opinia międzynarodowa. Inne głosy dobiegają z Niemiec, które wzywają Egipt do natychmiastowego przywrócenia demokracji. Inne głosy dobiegają ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mówi się, no nie mówi się o zamachu stanu tak naprawdę w tej chwili. No pamiętajmy też, jaki jest układ sił. Zarówno poprzedni reżim prezydenta Mubaraka był reżimem całkowicie wspieranym i w dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. De facto obalenie prezydenta Mubaraka nie było do końca zgodne
zgodne z życzeniem Stanów Zjednoczonych. W związku z czym Stany Zjednoczone poprzez armię egipską mają bardzo duże wpływy. Bardzo wielu wojskowych zostało wykształconych w Stanach Zjednoczonych. Stąd też armia, która z jednej strony jest niezwykle dobrze zarządzana, bardzo stabilna, no ale też jest dużym narzędziem wywierania wpływu politycznego. I popatrzmy na to na przykład, jak w Turcji armia również jest taką ostoją z jednej strony stabilności, no ale też jest takim straszakiem trochę na demokrację. Właśnie tutaj zależy, jak to ją wykorzysta po prostu. Tutaj armia dokonała przewrotu i zastanawiam się, kim jest człowiek, który stoi na czele tej armii, generał Said al-Sisi. Bo z jednej strony, tak jak pan mówi, jest to człowiek wykształcony w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony jest to człowiek uznawany za człowieka głęboko wierzącego, za dobrego muzułmanina. Jego żona chodzi w stroju zakrywającym twarz, co w Egipcie nie jest aż tak popularne jak w innych krajach regionu. Ja myślę, że przede wszystkim armia jest takim symbolem, w którym symbolem jednak mimo wszystko świeckości. To znaczy, że armia jest z jednej strony, taki ma ten argument siłowy oczywiście, ma z drugiej strony bardzo duży autorytet w społeczeństwie, bo jest niezwykle dobrze zorganizowana, zhierarchizowana. Jest to jakiś przykład do naśladowania dla społeczeństwa, które jest bardzo zdezorganizowane po czasach, zwłaszcza autorytarnego reżimu. Natomiast myślę, że to może być taki trochę, no, w jakimś sensie oczywiście w jakimś przenośni, ale model do skonstruowania społeczeństwa opartego z jednej strony na kulturowych wartościach religijnych, religii islamu, a z drugiej strony na porządku, ładzie, który może być całkowicie świeckim. I myślę, że to będzie jakiś taki model, który będzie poszukiwany. Podejrzewam, że w dużej mierze w sposób naturalny Egipt można przyrównywać tutaj do tej struktury podziału władzy, podziału siły do Turcji właśnie. Czyli chociaż Turcja w ostatnim czasie też widzimy, przechodzi olbrzymie problemy. No właśnie, ale czyli Egipt, rozumiem, nie zamknie się na świat, tak jak na przykład Syria, która... Nie może z chociażby prostego względu. Jednym z głównych elementów gospodarki Egiptu jest turystyka. I nawet sami słuchamy na co dzień teraz ogłoszeń ze strony ministerstw, które są proszone zapewne przez egipskich swoich partnerów po to, żeby uspokajały turystów, żeby oni jechali nadal. No bo nie dosyć, że w tej chwili mamy sytuację de facto taką, no można powiedzieć, w przeddzień potencjalnej wojny domowej, bo to jest do tego stopnia napięta sytuacja. Takich manifestacji nie było 2 lata temu nawet, że 20 milionów ludzi podpisało chociażby się pod rezolucją, pod petycją, żeby obalić właśnie prezydenta Mursiego, żeby odsunąć go od władzy. W związku z czym, jeśli z jednej strony mamy sytuację stanu wojennego, a z drugiej strony jeszcze gospodarka pójdzie w zapaść, no to wówczas Egipt pogrąży się na znacznie dłuższy okres czasu, że tak powiem, w chaosie, który może być nieobliczalny. Czyli zarówno ci, którzy chcą państwa świeckiego, jak i ci, którzy chcą państwa religijnego, wiedzą, że z turystyki nie można zrezygnować, że o turystów trzeba dbać. To jedna konstatacja. Oczywiście to jest po prostu filar gospodarki, który trzeba wspierać, ale z drugiej strony, no niestety jest to też taki smutny wniosek, że muzułmanie, którzy zbyt mocno kwestie religii próbują włączać do życia politycznego, życia państwowego, no odnoszą porażkę, bo zarówno mamy do czynienia z tym w Iranie, mamy do czynienia w Turcji, w Tunezji de facto, przecież w latach 90. też był ten problem i w Strefie Gazy również. W związku z tym muzułmanie, bractwo muzułmańskie, no musi po prostu znacznie bardziej świecko po prostu podejść do kwestii sprawowania władzy. Dziękuję bardzo. Gościem Radia PIN był dziś Zbigniew Pisarski, komentator spraw międzynarodowych, prezes Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Dziękuję pięknie.